Siemanko, witam was widzowie w kolejnym odcineczku z Toilet Tower Defense i w drugim odcineczku widzowie, kolejnym odcineczku, jakkolwiek to nazwać, bo generalnie jestem na wyjeździe, także wy to oglądacie widzowie, nagrywam na laptopku na szybko, słuchajcie, ale fajnie oczywiście się tutaj bawiąc, tylko wiecie, muszę nagrać to w warunkach dość takich dzikich, no i słuchajcie, oglądacie to, kiedy mnie tak naprawdę nie ma. No i dzisiaj przetestujemy sobie Buff Mutant Toileta, czyli ziomeczka, który jest najlepszym chyba mitykiem do tej pory do zdobycia samonu, z tego co wiem, bo ja go widzowie kupiłem za gemy, więc dokładnie nie wiem, on się chyba tutaj pojawi. Zamiast Stridera się tutaj zamienia, albo tutaj, mamy Mutant Toilet, no i mamy widzowie chyba w tym Advanced, mamy właśnie się zmienia Strider z tym Buff Mutantem. No i ten Buff Mutant widzowie ma 75 tysięcy obrażeń, to jest naprawdę jeden z lepszych mityków, o ile nie najlepszy mityk w grze aktualnie. No jeżeli licząc Future Large Clockmana, no to wiadomo, Future Large Clockman jeszcze tutaj slowuje, jak dobrze widzicie, pokażę wam tutaj, patrzcie, no on jest w ogóle przepotężny, ale tak porównując z tym Buff Mutantem, to Buff Mutant wygrywa, jest moveable, czyli nie można go widzowie zestunować. Kolejna sprawa jest taka, że ma duży walk range i patrzcie to, walk speeda dość dużego, range'a ma też naprawdę fajnego. No i bardzo fajne, szybkie cooldowny. Wiecie, co on mi przypomina? Coś, co testowaliśmy niedawno, czyli Slot Mutant Toileta. Dosłownie tutaj mamy ekskluzywną wersję, która bije 100 tysięcy, ma 90 walk range'a, ale 20 range'a, a ta ma widzowie 35 range'a i ma 75 tysięcy i walk range'a 65, także troszkę mniej niby. I zagramy sobie widzowie oczywiście na Toilet City, żeby przetestować ziomeczka. Zagramy też widzowie DJM TV później, żeby go... A nie, czekajcie, nie zbufujemy go DJM TV, no to możemy sobie to odpuścić. A sponsorem odcineczka jest już długo funkcjonująca strona Bloxboom, na której możesz kupić przedmiot lub jednostkę w grze, która cię interesuje. Jest tutaj Toilet Tower Defense, Adopt Me, Pet Simulator oraz wiele więcej. Jedyne co wystarczy zrobić, to zalogować się na stronce, wybrać przedmiot, który cię interesuje, dodać go do koszyka i zapłacić. Pamiętaj, by wpisać kod MERES, aby otrzymać aż 10% zniżki na wszystkie zakupy. Opcji jest wiele, bo można płacić PayPalem, kartą oraz blikiem. Blik dostępny jest w wyborze TazaPay. Każde zamówienie dostarcza bot, więc po opłaceniu zamówienia wystarczy dodać go do znajomych i dołączyć do niego, by mógł wysłać trade'a z przedmiotem, który kupiliście, i gotowe. Jeśli coś pójdzie nie tak, pamiętajcie, że jest support 24/7 na stronce i na pewno wam pomogą, gwarancja przedmiotu albo zwrot pieniędzy. Bo jak dobrze wiecie, niestety moveable postaci nie da się zbuffować DJM TV. Dobrze, że sobie to przypomniałem. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, zostawcie widzowie i suba z dzwonem na kanale, bo się tutaj pięknie rozwijamy, pięknie testujemy wszystkie nowe postacie. Jest ich naprawdę mega dużo. No tutaj nie ma o czym mówić, po prostu jest ich tyle, że widzowie codziennie testuję inną. Muszę jeszcze przetestować koniecznie mapkę na Ohio, ale to też nie wiem, czy jak już nie wrócę, bo generalnie widzowie na Ohio Mode możecie sobie przetestować wszystkie postacie, których nawet nie macie, nie? Bo tam się losowo dostaje jakąś postać, także jeżeli jeszcze nie zdobyliście jakiejś postaci, to tak naprawdę na Ohio możecie ją trafić, nie? Bo tam się losuje, więc mogę nawet sprawdzić tego widzowie Smooth Toileta, który nie wiem, czy jest w ogóle dostępny w grze. Naprawdę jest trudny do zdobycia. W ogóle zobaczcie, że nawet tutaj postawimy Greena na początek, to wiadomo, że nawet ten Buff Mutant Toilet jakoś nie jest tak łatwy do zdobycia. Nie wiem, skąd on w końcu jest, bo chyba jest z Samonu, jeżeli dobrze pamiętam, bo chyba go widziałem, chociaż tutaj widzowie możecie mnie poprawić, jakbym się mylił. Dlaczego? No bo wiecie, kupiłem za gemy, ale chyba go widziałem na początku update'u, że był w tym Samonie. W każdym razie zobaczcie, że jest go bardzo mało. Jest tylko prawie, no prawie 3000. To jest naprawdę bardzo mało. Już nawet Vulcanic Titana Godly jest 28 tysięcy na moment, jak to nagrywam. Plus widzowie, dodatkowo jeżeli chodzi o inne postacie, no to na przykład ten Slot, który jest ekskluzywny, jest za Robuxy, jest go prawie 31 tysięcy. No to tak naprawdę widzowie, ten Buff Mutant Toilet, mityczek, który jest za darmo, no to powiem wam, że no ciekawa sprawa, nie? Totalnie ciekawa. No bo nie jest on z Crate'a, to na pewno. Musi być z Samonu, bo widzowie, no z Crate'a chłop nie będzie, nie? Więc na pewno jest w Samonie, w tym Advanced Samonie z toiletami. Tak mi się wydaje, nie? Bo nie ma napisane na wiki. Właśnie sprawdzałem na wiki przed odcinkiem i tam też nie wiedzą, nie? Nie wiem, jakby nikt nie wiedział, skąd on jest. Ale nie, no, jakbym miał widzowie tutaj, wiecie, strzelać, no to bym powiedział, że, wiecie, tak strzelić odpowiedź, no to najpewniej po prostu z Samonu, nie? Tak wygląda, jakby był z Samonu. I teraz tak, plan mam taki, żeby sobie troszkę ulepszyć tam, wiecie, Santę i za chwilę go postawimy. To jest naprawdę taki, no bym powiedział, no po prostu Slot Mutant Toilet, nie? Tylko że wersja dla biedniejszych, po prostu, nie? Czyli dla mnie aktualnie, jestem biedakiem, widzowie, patrzcie, nic tutaj nie mam. Green laserek, tylko bieda totalna, no ale co, do nieba, co tutaj obrażać? Elegancko jest, słuchajcie, postawimy ziomeczka, no i myślę, że na luziku wygramy, patrzcie, stawiamy go powiedzmy, no nie wiem, nawet gdzieś tutaj i zobaczcie, biegnie, on dosłownie biegnie, tylko że co 3 sekundy bije,
więc tutaj troszkę będziemy mieli problemów, no bo co 3 sekundy widzowie, no to tak dość długo, nie? Musimy go szybko poulepszać, żeby tam go ogarnąć, żeby więcej bił. Musimy też ulepszyć green laserka, to na pewno, bo będziemy mieli no takie mega problemy, nie? Będzie problem na pewno, bo zobaczcie, bardzo ciężko jest temu buff mutantowi, dajmy na strongest, niech on bije te najmocniejsze Skibidi Toilet, żeby po prostu nam coś zadać, nie? Bo on bije 6000, no to tutaj obrażenia są bardzo fajne. Tylko zobaczcie jedną rzecz, taką bardzo ciekawą, nie? Bo ziomeczka stawiacie na pierwszym levelku i ma cooldown 3, nie? I jak robicie mu drugi poziom, to ziomek już ma 0,2. Dosłownie, tak szybko. Drugi poziom i już ma 0,2. Patrzcie, minus 2,8. Czy będziemy mieli cooldowny 0,2? No i obrażenia mu spadną, ale będzie o wiele szybszy. Więc ciekawa sprawa, takie dość dziwne to ulepszenie, nie? Nawet bym powiedział, taki vibik takiego dziwnego czegoś, że stawiacie zioma, później nagle mu zabieracie obrażenia, to jest właśnie takie zawsze dziwne. No ale tak też jest, widzowie, jak się ulepsza, także na razie on jest takim buff mutantem, potężnym tankiem, który ledwo co się tutaj, wiecie, ledwo co bije, bo jest taki wolniutki, a za chwilę będzie totalnym asasynem buff mutantem, który totalnie będzie szybko nawalał Skibidi, nie? Więc tutaj dobrze to wygląda moim zdaniem, na pewno będzie okej, nie? Na pewno nam tutaj ładnie to wyjdzie. Ja myślę, że nawet już nazbieram na 11 wave'ie, żeby chłopu zrobić ulepszonko, nie? Żeby tutaj ładnie już to działało. Dajmy go na firsta i w tym momencie możemy na spokojnie, myślę, że możemy na spokojnie już poczekać i kupić mu ulepszenie, nie? Żeby on bardzo szybko bił, będziemy mieli 0,2 cooldownu, no to słuchajcie, patrzcie to, cyk. I teraz chłop jest tak szybciutki, że patrzcie, cyk rączką, nie? Także tutaj naprawdę powinno to o wiele lepiej działać. Wiadomo, jest on szybki, chodzi on dosłownie jak ten Slot Mutant Toilet. No tak jak mówiłem, bardzo mi go przypomina, no bo tak samo chodzi, jest mu Vable, wiecie, nie da się go zestunować. Ma chłop duże obrażenia, mniejsze od tego Slota, wiadomo, no bo jednak tamten jest za Robuxy, no to wiadomo, że będzie droższy, znaczy lepszy będzie. No, zawsze tak było, widzowie, zawsze tak będzie, to nie ma co tutaj się oszukiwać, że za Robuxy będzie miał zawsze więcej obrażeń, ale taki, widzowie, bityczek naprawdę wygląda dobrze. Jestem jeszcze jednego ciekaw, czy jak on będzie bił, to czy podobnie jak tamten będzie miał jakąś taką ala obszarówkę co jakiś czas, albo czy będzie uderzał z tych rakietek, nie? Bo było coś takiego, tylko na pewno wiem jedno, na pewno wiem, że jest dość drogi, nie? Jeżeli chodzi o ulepszanie go, to zobaczcie, drugi level mieliśmy za 3 koła, teraz mamy za 9000, trzeci poziom, może on ma tylko, widzowie, ile on może mieć poziomów, może on ma ze 4 poziomy? No nie wiem, tak mi to wygląda na 4, ale zaraz zobaczymy, no bo tak naprawdę jeszcze nie mogę powiedzieć dokładnie. I jedna ciekawa rzecz, którą tak zauważyłem, nie wiem, czy to prawda, czy to dobrze widzę, ale mam wrażenie, jakby on bił za wolno, nie? Bo tak ma niby 0,2 cooldownu, ale zobaczcie, tą ręką, tą animację tej ręki, jak on uderza, tak dość wolno widzimy, nie? Według mnie powinien o wiele szybciej uderzać. Coś tu jest chyba skopane, albo mi się wydaje. Może mi się wydaje, też wiecie, nie gram na swoim kompie. Może coś tutaj tak, wiecie, z lagowaniem mi pokazuje. No nie wiem, ciężko powiedzieć, czy to wina tutaj sprzętu, czy wina po prostu tego, że on jakoś dziwnie jest zrobiony. No bo niby ma 0,2, ale widzowie, czy tak wygląda 0,2? No to tak nie wygląda chyba, bo jak mamy atak taki, wiecie, szybciutki, to nawet nie jest sekunda, to nawet nie jest pół sekundy, to jest mniej niż pół sekundy, czaicie? To naprawdę powinien tak szybciutko, wiecie, nawalać i siemano. Więc coś mi tu troszkę nie gra, nie? Jakby to nie było to. No zobaczymy, wbijemy mu wyższy poziom, to może on tam będzie bił z jakichś dodatkowych rzeczy i wtedy te 0,2 faktycznie będzie takim 0,2. Może te jego tutaj, nie wiem, takie plazma laserki, nie wiem co on tutaj ma. Coś ale taki laser od Astro Toilet, nie? Tak to wygląda? To może wtedy będzie mu to strzelało i będzie, wiecie, 0,2, no jakby ten cooldown będzie taki prawdziwszy. No bo coś mi tu nie gra, nie? Coś mi tu nie gra. Ewentualnie może on bije cały czas, przypatrzmy się, wiecie? Może on już z tego strzela, tylko ja tego nie widzę. Niby coś tam, ale nie, to chyba green laser bije, tak, green laser mu zrzuca HP, patrzcie, a te większe HP jak schodzi po 20k, coś takiego, no to jest jakby ten nasz ziomeczek. Ej, ciekawe, bo pokazuje 2400, a nie, no dobra, to może faktycznie on ma tą animację, że bije dość wolno, ale te obrażenia, które ma zadać w 0,2 sekundy, to zadaje, bo 2400 mamy, zobaczcie, a jak buff mutant uderzy tą łapą już, jak zobaczymy animację, że uderza, to zabiera jakieś 20000, no to gdzieś tak wychodzi, nie? No to faktycznie, to działa, tylko tak dziwnie jest zrobione, że niby mamy 0,2, to powinien tak szybko machać tą łapką, no a jednak robi to dość wolno, tylko że jak już uderzy, to patrzcie, widzicie, 80000? I nagle 53, no to zżera naprawdę dużo HP, więc tutaj wydaje mi się, że to dobrze działa, tylko jest dość dziwnie tak napisane i pokazane. Dobra, widzowie, kolejny poziom, mamy 8000 i jak widzicie teraz to już w ogóle szybciutko leci. Ma 8000 co 0,2, czyli musi bardzo dużo obrażeń naładować w sekundę, musi dużo zadać, no bo tak naprawdę mamy w sekundę bardzo, ale to bardzo dużo, więc on jest dość dziwną postacią, taką
że nie bije jakoś mega szybko, ale patrzcie, jak uderzy, to patrzcie tego Giant Blinda, patrzcie, 130 tysięcy chłop ma, no i nagle, albo Vacuum, patrzcie, zniknął, nie? 60 tysięcy mu zadał. Także tak, to działa jak najbardziej dobrze, w sensie tyle obrażeń, co ma zadać, to zadaje, tylko że zadaje to dziwnie, bo moim zdaniem powinien, tak wiecie, szybciutko łapeczką, żeby ta animacja była taka szybka, no on tu jednak długo czeka. Tylko że te 0.2 faktycznie działa. No to już wszystko wiemy, nie? Myślałem, że to po prostu jakoś tak niezbyt tutaj śmiga, ale śmiga jak najbardziej. Możemy mu dodać range'a, to będzie chyba ostatni poziom. Tak jak mówiłem, 4 poziomy i chłopa już bardziej się nie ulepszy, nie? Mamy Santę na maksa, to teraz widzowie, ja go ulepszam na maksiora, zobaczymy jak to wyjdzie. Z tego co pamiętam, to Slot Mutant był o wiele droższy do ulepszenia. Tutaj ten Buff Mutant, no to taki widzowie, łysy ziomeczek, patrzcie, łysy ziomeczek, no bo jest sobie łysiutki taki, no to go się ulepsza w miarę szybko. Będziemy mieli zaraz już pierwszego ulepszonego na 24 wave'ie, mamy do tego Santę wszędzie, Greena ulepszonego, także czy długo na to zbierałem? Nie. Absolutnie widzowie, to nie było jakieś mega długie. I robimy czwarty, tak, mamy 15 tysięcy, 35 range'a, 0.2 cooldowny, walk range 65 i walk speed'a 15, patrzcie, prawie cała mapka, nie? Więc taka troszkę biedniejsza wersja Slot Mutanta, ale szczerze, jakby jeden i drugi jest OP, nie? Naprawdę jest mega dobry, o może tak powiem, bo może nie, że jakiś mega super wow, ale na pewno są bardzo spoko do grania. Tak jak ten właśnie free to play bardziej, bym powiedział, no bo w sumie tamten to jest pay to win, nie? No bo mamy tak jakby, wydajecie robuxy, siemano, już go macie. Ewentualnie, jak jesteście bogaci w TTD, to wydajecie gemy i też go już macie, nie? Więc tu jakby nie musicie wydawać robuxów, możecie kupić za gemy tak jak ja. Wiadomo, że z każdym dniem, na pewno jutro, pojutrze, no cały czas będzie to spadało z ceną, nie? Pamiętajcie, że w pierwszy dzień, no to te postacie oczywiście, że są mega drogie, zwłaszcza za te za robuxy, a później, jak sobie chwilkę poczekacie, to nagle ta za robuxy, nie wiem, kosztuje tak gigamalutko, że no dosłownie lepiej kupić ją za gemy niż wydawać robuxy. I tak po prostu jest w tej grze, że tutaj bardzo łatwo mimo wszystko jest zdobyć, wiecie, kupić, ale zdobyć mimo wszystko. Zdobyć właśnie postacie. Nie jest to taki pet simulator, chociaż ostatnio pet simulator też jest łatwiej zdobyć huge. Tam to huge za huge'em dosłownie teraz ludzie mają. Jest dużo sposobów na to, także no faktycznie leci tego dużo. Muszę przyznać, że tam też już lepiej to wygląda, no ale tutaj widzowie w TTD zawsze wyglądało to dobrze. Znaczy no, oprócz tego, że dodawali cały czas wszystko za pieniądze, no to wtedy była lipa, ale teraz widzowie ten update, no jest naprawdę, naprawdę dobrze zrobiony. Dobra widzowie, jeszcze z takich rzeczy, które zauważyłem tak grając, żeby wam to podsumować, no ogólnie ten Slot Mutant wiadomo, że jest o wiele lepszy, no bo nawet tutaj patrząc na nich, to nie biją obszarowo. W sensie nie biją takiego splasha jak ten Slot Mutant, że co jakiś czas tam wybuchają te rakietki. No w sumie też dziwny jest Slot Mutant, że teraz tak jak o tym myślę, to mu na przykład znika sierp, znika mu tarcza, a on tak naprawdę jej cały czas używa, nie? Więc te takie upgrade'y ma dość dziwne, w sensie na pewno ma ładniejsze, no bo Buff Mutant, widzowie, tak jak go postawicie na pierwszym poziomie, tak też będzie wyglądał na czwartym, nie? Czyli się dosłownie chyba nic nie zmienia, przynajmniej ja tego tutaj nie zauważyłem. Bo tak wygląda na takiego samego, nie? Znaczy jeszcze sobie porównamy, zaraz postawię znowu na pierwszym poziomie ziomeczka, no ale wydaje mi się, że on się jakoś tutaj bardzo nie zmienia. Uwaga, bierzemy widzowie i zobaczmy, tutaj obok tego ziomka postawimy. No nie, absolutnie, nawet kawałkiem, wiecie, armora, czymkolwiek się raczej tutaj nie zmienia, jak tak patrzę na niego. Mamy pierwszy, mamy czwarty, zobaczcie, widzicie różnicę? Znajdź różnicę, nie? Ja totalnie jej znaleźć nie mogę, nie wydaje mi się, żeby jakaś tutaj różnica była. Stawiam ich w miarę na środku, bo jak sobie zrobimy na maksa, to patrzcie, prawie całą mapę tutaj zasięgiem obejmuje. Także ogólnie, jakbym miał powiedzieć, to jest to bardzo dobry mityk, serio, jest to mega dobry mityk, jest zwłaszcza, że jest moveable. Co prawda, to nam odchodzi wtedy DJ TV, nie możemy sobie go zboostować, no jak ktoś ma DJ-a, albo ma Clockwoman, albo ma, no nie wiem, announcer kamerkę, albo na przykład DJ Speakera, cokolwiek co boostuje, czy też szef Clockmana, no to nie możecie mu zwiększyć jakkolwiek statystyk, nie? To jest akurat na minus w postaciach moveable, ale za to nie mogą zostać zestunowane, nie? Także coś za coś tak naprawdę. Tutaj postacie, które chodzą, no to nie mogą dostać stuna, co jest dużym plusem, ale no nie mogą też dostać buffa, czyli nie możemy ich tam pobustować, nie? Czyli wiecie, no takie dosłownie coś za coś, no nie ma, że możecie mieć tutaj buffika, ale też nie można go zestunować. Gdyby tak było, no to postacie moveable byłyby jeszcze lepsze. Gdyby dało się na przykład, wiecie, one stoją tutaj, nie? I stawiamy tego Santę tu między nimi i że faktycznie on to boostuje tam, gdzie one stoją, nie tam, gdzie chodzą, że jak odejdą, to już nie mają buffa, tylko zrobić tak, że tam, gdzie postawiliśmy pierwotnie, nie? Tam pierwszy raz, gdzie postawiliśmy tą postać, to stamtąd
ona czerpie buffa, nie? I wtedy sobie chodzi po mapie. Tylko że to by było chyba zbyt OP i dlatego chyba tego nie dają, no bo żadna postać moveable nie ma możliwości uzyskania buffa od właśnie DJ-a TV. Nie mówię, że tylko DJ-a TV, mówię o nim dlatego, że jest najlepszy, ale pamiętajcie, że jest też właśnie na przykład Clockwoman, która też daje minus 22% cooldownów i to też jest naprawdę fajny buffik, nie? Co prawda nie wiem, czy opłaca się nią grać jakoś tak bardzo, bo tam wychodzi chyba, że to jest niezbyt opłacalne. Lepiej mieć więcej innych postaci, coś innego nabrać, tak ludzie testowali i mi też tak się wydaje, że mimo wszystko troszkę mało opłacalna jest, ale można zagrać jak najbardziej. Nie ma się DJ-a TV, to można chociaż minus 22% cooldownów sobie ogarnąć na niej i też można sobie zagrać. Gorzej jest, widzowie, z DJ speakerem albo announcer kamerką, tam to w ogóle się nie opłaca, no bo to są takie najsłabsze, wiecie, no takie postacie, które boostują, no niemalże nic, także tutaj... Te, które boostują niemalże nic, to bym brał tylko i wyłącznie, tak wiecie, no po prostu jak ma się nowe konto, to jasne, można zagrać i tyle. Nawet nie zdążę, patrzcie, nie zdążę tutaj posprzedawać, bo już ziomeczka rozwalą. No, także nie ma co, widzowie, bardzo dobra postać, na autoskipku sobie grałem. Jak widać, bardzo ładnie to idzie i serio jestem zadowolony z tego mityczka. I z tego, co wiem, to on właśnie jest z samonowania. Teraz go niestety nie było, bo tam się chyba rotacja jakaś zmienia, wiecie? Znaczy, to się zmienia na pewno, tak rotacyjnie wbija. Bo, no, skąd on by był, nie? Tak, nie wiem, taki, wiem, że troszkę dziwne, że nie jestem doinformowany, ale serio, to sprawdzałem, widzowie, i nie mogłem tego obczaić, nie? I też jak pytałem, to nikt za bardzo nie wiedział. No może dlatego, że jest go tylko 3000, to jest naprawdę mało. Patrzcie, taki Slot Mutant 30.6, nie? Na przykład. No jest o wiele więcej tych postaci innych. Torch TV w 240 koła, Jezus, ile tego jest. Nawet taki Vulcanic Titan 28.3, Boss Toilet 16 tysięcy, nie? Bo Boss Toileta mamy tutaj cały czas, zobaczcie. Boss Toilet, tu mamy tego Strider Toileta. No nie wiem, widzowie, gdzie jest Buff Mutant. Czy on jest jakoś do zdobycia bardziej, nie wiem, w mityczku po prostu? Może też tak być, widzowie. Na pewno jest z Samonu, tak bym powiedział, tylko może on się pojawia w Mythic Crate'cie? Wiecie, do puli został dołączony, do tej podstawowej, nie do Toilet Crate'a, bo w Toilet Crate'cie, patrzcie, nadal jest Strider, godzinkę temu też był. A mamy odnowienie, nie? Więc tutaj są tylko te postacie, a jeżeli chodzi o tego Buff Mutanta, to raczej, widzowie, stąd. Dlatego jest go tak mało, bo mało osób otwierało Mythic Crate'a. Jednak to jest dość drogie, nie? 10 takich crate'ów za 10800, także ziomek raczej chowa się tutaj, ja bym tak powiedział. Dlaczego? Bo mamy też tutaj Military Mutant Toilet Girl. Także, widzowie, jest tutaj ta dziewczyna, więc na pewno jest też Buff Mutant Toilet. Dlatego jest go tak mało, a czy jest dobry? Jest bardzo, widzowie, dobry, jest bardzo fajny do grania. Także jak widzicie, no oddaje, mi się wydaje, że oddaje. Jest naprawdę spoko postacią. Są lepsze oczywiście w tym update'cie, także nie trzeba nim sobie tutaj głowy kłopotać, można kupić go za gemy, tak jak ja, ale raczej, widzowie, jakbyście nie mieli takiego dobrego mityczka, na nie macie też godli, no to takiego mityka jak najbardziej można spróbować sobie z coinów zesamonować, nie? Jakby na pewno się opłaca, na pewno jest dobry i tyle. Jeżeli o to chodzi, to bardzo fajnie mi się nim grało, chociaż ta animacja mogłaby być szybsza, nie że on bije co sekundę wtedy tam jakoś mocno. Wolałbym widzieć, jak bije tak mega szybko, co 0,2 i wiecie, że to tak faktycznie to widać, nie? Ja wolę takie odczucia tutaj mieć do postaci, jak ma szybkie bicie, no ale to taki jedyny minus, o którym bym w sumie powiedział. Nie wiem, czy w ogóle ten exp boost działa, widzowie. On działa? Bo jak gram, to dostaję na przykład 300 expa, ale nie 600. Widzieliście to, nie? Dziwna sprawa. Tutaj niby też mamy, że 5 winków i mamy 1,1 razy expa więcej i też coś tego nie czuję. Znaczy, misje jak robię, to fajnie wpada, ale te tiery coś wolno wchodzą. Coś tu jest, widzowie, chyba zbugowane, nie? Dziwna sprawa, może ja głupoty gadam, ale tak mi się wydaje.